Cześć moi kochani, to jeszcze nie jest potwierdzone info, to są tylko spekulacje, wycieki z plików po porannym update'cie. Nie wiadomo, czy nie jest jeszcze to naprawdę potwierdzone. Czekamy na więcej informacji, ale chcecie, pisaliście ostatnio, żeby was informować o każdym przecieku, o każdej możliwości, która się pojawi. No i jest coś, karta legendarna w grze się pojawia i to są jakby pierwsze skrzynie tej karty, która ma się właśnie pojawić w grze. Nie jest to podobne do tego, co wczoraj Supercell opublikował, to zdjęcie tego barana niby czy psa, ale to po przetłumaczeniu niby jest jeździec baranów czy coś takiego. Nie wiem, jest ciężko to przetłumaczać wszystko. Nie wiem, jest tutaj właśnie spami jakieś barany, coś. Niby sam ma też strzelać. Nie wiem, ciężko jest to wszystko zrobić, bo na Reddicie jeszcze ludzie milczą, też się zastanawiają, czy to prawda. Mam na Reddicie, w ogóle tutaj przetłumaczyłem opis, że Ebola zwikła żołnierzy wroga, tymczasem baran rusza do najbliższego budynku. Barany i dziki nigdy nie zobaczycie na imprezach, więc nie wiem, czy to jest jakiś fake, czy to jest zabawa Supercella, czy to jest naprawdę karta, która się pojawi w grze. W ogóle po grafice też można sądzić, że to jest jakiś taki, nie wiem, coś byle jakiego wstawionego. Nie wiem, czy to będzie prawda, czy to jest po prostu fake news. Sami powiedzcie. Chcieliście, żeby was informować, to was informuję. Mam nadzieję, że niebawem się więcej informacji pojawi, to będę was informować, bo na Reddicie, jeszcze zobaczmy, poczekajcie, Clash Royale, na stronę domową. No dobrze, jesteśmy już na stronie domowej Reddita. Tutaj no naprawdę to zdjęcie wczorajsze nie przypomina tego, co dzisiaj się pojawiło. Powiedzmy, włączmy sobie nowe posty. Czy na Reddicie coś jeszcze się pojawiło nowego? Na razie jeszcze Reddit milczy. YouTuberzy też milczą. Ci, co też zawsze takie przecieki dawali. Tutaj nowa karta. To jest w grze, no czyli to jeszcze nic takiego nie jest. No jestem ciekawy, to takie szybkie info, ja dzisiaj mam ostatnią nockę, mam nadzieję, że jeszcze coś dzisiejszego dnia wyjdzie i będę mógł wam potwierdzić. Piszcie mi w komentarzach, co wy wiecie i co wy na ten temat myślicie. Trzymajcie się.